Jesteśmy w szkole podstawowej numer 49 w Białymstoku. W tym obiekcie będą odbywały się treningi do 3 maja. Trenować będzie reprezentacja Słowacji, która jest w drodze na turniej eliminacyjny na Litwie, który zostanie rozegrany na Litwie. Jak to się zaczęło? No, zaczęło się moją znajomością z obecnym trenerem reprezentacji Słowacji w futsalu kobiet. Zresztą prowadzi też się jako trener, koordynator drużyny młodzieżowe. W Słowacji znamy się od wielu, wielu lat. Zadzwonił do mnie, czy jestem w stanie coś im przygotować tutaj, jakieś zgrupowanie w dobrych warunkach. Podjąłem się tego wyzwania i stąd one są. Będą na Podlasiu, zresztą pogoda może niekoniecznie, ale dzisiaj mamy świetną pogodę. 2 razy dziennie będą trenować. Myślę, że znajdą też odrobinę czasu na to, żeby zobaczyć przynajmniej miasto, które jest no, w tej porze roku cudowne, kwitnące i no i zadbane. Jesteśmy przede wszystkim w drodze na Litwę. W Kownie mamy od 5 do 9 maja eliminację, turniej eliminacyjny do Mistrzostw Europy w futsalu kobiet i tam reprezentacja Słowacji zmierzy się z gospodarzami, z reprezentacją Litwy, z Serbią oraz z Irlandią Północną i tak udało się tutaj dzięki uprzejmości prezesa Leszka Łuckiewicza udało się tutaj nam zorganizować krótkie zgrupowanie przed właśnie wyjazdem na Litwę. Bardzo się cieszymy. Komfortowe warunki do pracy i do tego, aby tutaj zrealizować nasze cele i przygotować się odpowiednio.